Czekaj, zrobię. Aha, nie zrobię. Hej, hej wszystkim! Witam Was w drugim odcinku serii Markowe. Dzisiaj pogadamy o gadżecie, który myślę, że spodoba się tym z Was, którzy interesują się fotografią, albo są jak to... Gadżeciarami, po prostu. Tak, dokładnie. Czyli dzisiaj będziemy mówić o Instaxie, czyli Polaroidzie. Zapraszam. Okej, zacznijmy od tego w ogóle, czym jest Instax. Instax, inaczej zwany Polaroidem, to jest tego typu aparat fotograficzny, którego zdjęcia wywołujemy, że tak powiem, natychmiast. One wychodzą, zresztą pokażemy to później, w tym samej chwili, kiedy zostaje zrobione zdjęcie. I to wyróżnia go od wszystkich normalnych aparatów fotograficznych. Tak jest. Skąd w ogóle pomysł na zakup tego gadżetu? No oczywiście stało się tak jak zwykle, czyli skusiłyśmy się po namowach dziewczyn z YouTube'a. Tak. Ja zobaczyłam, nie wiem, x czasu temu, nawet nie powiem Wam kiedy, Instaxa, nawet chyba on po prostu, nawet to nie był film o Instaxie, to był jakiś fragment z nim u Essie Button, jeśli kojarzycie, na pewno kojarzycie, powinniście kojarzyć. I tak w sumie trochę zapomniałam o tym, że tak bym go chciała, bo tak mi się wydawał taki strasznie niedostępny, taki drogi, chociaż nigdy nie sprawdzamy, jaka jest jego cena. W ogóle jeden z takich produktów, takich gadżetów, który teoretycznie jest zbędny, wiecie, no jakoś on tylko umija czas, no jest jakimś fajnym gadżetem, który... Zaraz opowiem o tej całej magii, bo dokładnie. On naszym zdaniem ma magię. A ty właśnie... Ja że... nie pamiętam. Ja też YouTube. Tak, wiem tylko, że kiedyś z Karoliną spotkałyśmy znajomą Karolinę, która wyciągnęła Instaxa z torebki i jak obie na niego spojrzałyśmy, to później przez tą drogę prostu do domu nie gadałyśmy. I parę tygodni później już byłam szczęśliwą posiadaczką tego aparatu. Więc no, myślę, że dla takich srok, jak to Karolina nazywa, taki gadżet to jest must have. I może zauważyliście, że się nasze Instaxy różnią. Tak, różnią się. Ja mam starszą wersję Instax 7S, Martyna ma Instax Mini 8. I czym się różnią? Czym się różnią? Różnią się przede wszystkim i w sumie nie przede wszystkim, a tylko wyglądem. Więc jeśli ktoś się zastanawia, a wiadomo, że tańsza wersja to jest ta starsza wersja i nie chce, nie wiem, przypłacać, dopłacać i nie zależy mu na tym, żeby był różowy czy błękitny, jak wszystkie z tej nowej serii, to gwarantuję, że zdjęcia nie różnią się niczym. Jeśli Wam zależy przede wszystkim na tym, żeby zdjęcia właśnie były takie, jak powinny, to naprawdę to tak, jest bo tryby są te same. Ale tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie kwestia gustu. Dokładnie. I tego, co chcecie widzieć jakby na swojej półce, kiedy aparat czeka na użycie. Tyle. To jest jedyna różnica. Tak. Bo kształt tak naprawdę mają w zasadzie podobne. Nie, on jest chyba... Jakoś twój jest mniejszy? Sama nie wiem. Delikatnie może tu mamy brzuszenie mniejsze, a ty większe. Jest taki bardziej obły u ciebie, nie? Tak. Ale oba są tak samo słodkie i tak samo ładne, więc myślę, że... I robią to samo. Tak mówiłam, kwestia gustu. Ale już właśnie skoro mówimy o wyglądzie. Mhm. No to tak czy siak, czy to jest ta wersja starsza, czy to jest wersja nowsza? Aparat sam sobie cieszy oko i u mnie w domu służy jako po prostu ozdoba na półce. Tak, oprócz tego, że używam go oczywiście naturalnie, robię mi zdjęcia, to nie chowam go gdzieś głęboko w pudełko, tylko stoi sobie na wierzchu jako właśnie rzecz, która cieszy oko też tak po prostu. No ja przyznam szczerze, że skusiłam się na tę nowszą wersję ze względu, no właśnie na kolor. Mhm. Zastanawiałam się między tym bladym różem a niebieskim, ale no padło na róż bardziej dziewczęcy. No w tej wersji Mini 8 macie kilka takich bardziej pastelowych kolorów do wyboru i tym właśnie się różni od Karoliny, że to jest jednolity kolor na całej powierzchni, u Karoliny te kolory są wymieszane. Chociaż w tej wersji też jest jedno jednakowe chyba. Jest brązowy. Tak, czekoladowy. Tak, jest czekoladowy, w sumie całkiem podobał, jest czekoladowy i chyba biały też jest bez tego elementu dodatkowego innego. Także można też kupić jednokolorowe, natomiast będą miały troszkę inny kształt niż twój. Pomówmy może teraz trochę o jakby całym mechanizmie tego aparatu. Jest banalnie prosty, myślę, że każdy sobie poradzi z obsługą tego gadżetu. Mamy dość sporych wielkości obiektyw. U mnie ten obiektyw ma od razu pokrętło, które zmienia tryby fotografowania, czyli tak. Na takie w domu, kiedy jest pochmurno, słonecznie, bardzo słonecznie. U Karoliny ten... U mnie tryb jest w innym miejscu, na górze aparatu i zmieniam go poprzez... No,
wyjęcie najpierw, czy żeby zacząć robić zdjęcie, musimy wyciągnąć obiektyw, a potem ten tryb zmienia się właśnie tym celikiem na górze. Tak, mamy lampę błyskową, czyli klasyka w każdym polaroidzie, jakby otwór, z którego wydostaje się zdjęcie po zrobieniu zdjęcia. I miejsce, w którym możemy włożyć nasze Instaxowe układy. Tak. Ogólnie cała konstrukcja jest dość poręczna, mimo że no, sporych rozmiarów aparat, to dość solidnie trzyma się w dłoni. Niewygodne. Ma tutaj właśnie takie wybrzuszenie, które pozwala nam wygodnie trzymać go w jednej ręce. Tak. Ja dodatkowo jeszcze mam korlabań masz za. Mam już sznureczkę. Tak, znaczy mam, ale mam niezamontowany. Taki, który też no, ułatwia przytrzymywanie aparatu podczas robienia zdjęcia. I tyle. To jest wszystko, co możemy powiedzieć o samym wyglądzie. Pomówmy teraz o plusach i minusach tego gadżetu. No bo tak wszystko musimy rozdzielić na części pierwsze. Największym plusem i tak naprawdę powodem, dla którego tak strasznie cieszę się, że jestem posiadaczką tego aparatu, jest magia tych zdjęć. Bo to nie są zdjęcia, które możemy robić teraz smartfonem czy aparatem cyfrowym, które możemy robić setki razy, aż nie wyjdzie idealna poza, mina, nie zrobimy photoshopa na swojego pryszcza, czy nie photoshopujemy osoby, której nie chcemy, no nie ma takich opcji. Tutaj zdjęcia wychodzą i są jedyne, niepowtarzalne i wyjątkowe. I jeśli chodzi o dodatkowo o te zdjęcia, które już wyszły, to ich kształt, to, że są takie małe, że są tylko takie... Tylko karty kredytowej, możecie włożyć sobie to do portfela. Dokładnie. Podpisać to zdjęcie, bo same wkłady, z których później powstają zdjęcia, właśnie przez swoją wielkość, mieszczą się no tak naprawdę w każdym takim zakamarku waszej torebki czy portfela, możecie mieć je zawsze przy sobie. Zrobić sobie zdjęcie z chłopakiem, ze swoją przyjaciółką, z nim, z tatą, wiecie o co chodzi. Tak. Plus samo zdjęcie ma fajne miejsce na wypisanie, podpisania daty, miejsca, w którym się zrobiło zdjęcie. Ja też postaram się teraz, znaczy tak, ja swoje zdjęcia z Instaxa przechowuję trochę w inny sposób. Dlatego widzicie, że właśnie zdjęcia z Instaxa naprawdę ładnie też wyglądają, nie tylko w portfelu, ale też, tak jak sam aparat, cieszą oko i mogą zrobić nasz dom. Ja powiem wam, że okej, fajnie, że te zdjęcia pojawiają się od razu, wszystko super, znaczy dla mnie to też się kojarzy z takimi starymi czasami, kiedy robiło się zdjęcia na wycieczkach szkolnych i czekało się na ich wywołanie, tutaj mamy to szybciej. I oczywiście tak jak Karla, jestem dużą fanką zdjęć, które od razu mam w ręce i mogę je oglądać i cieszyć nimi ekscytacja, bo trzeba powiedzieć, że nie chodzi od razu w kolorze i tak jak zrobiliśmy to od razu pak. Tylko czekasz, bo dopiero jakby nasłonecznienie i powoduje, że to zdjęcie nabiera barw, kształtów i no to ekscytacja. Fajna zabawa. Że dokładnie, najpierw delikatnie widać jakiś cień, już wyszło, nie wyszło, bo tak naprawdę nawet nie wiesz, czy dobrze to skadrowałeś. I super, naprawdę. Dla mnie jakby kolejnym plusem samego aparatu jest fakt, że ja lubię kupować produkty, które później mogę trochę poinwestować. I tak samo jak było z OBG-iem, gdzie mówiliśmy z Karolą o tym, że można dokupować różne części, tak samo z tym aparatem możemy trochę pokombinować. No, japoński rynek, no oczywiście jak zwykle jest bogaty w różne gadżety, którym możemy udoskonalić nasz piękny Instax. Ja jeszcze niestety nie jestem posiadaczką ani jednego z nich, ale przyznam, że już parokrotnie pojawiały się w koszyku w internetowych sklepach, ale zawsze rezygnowałam, bo stwierdziłam, że kurczę, kolejna pierdoła, ale myślę, że któregoś dnia po prostu skuszę się na te rzeczy. Możemy dokupić ubranka, jakieś torby na to. To jest akurat przydatna rzecz, oprócz tego, tak, że dobrze wygląda to. I to jest ciężki aparat do przenoszenia. Tak. On się jest dość delikatny. Tak, jest dość delikatny i mój, nie wiem czy twój też, jest twój, no są cięższe i do jakiejś małej torebki no nie zmieści się, to musi być jakaś większa torba, więc faktycznie taka dodatkowa, osobna torba na ten aparat to zdecydowanie przydatny gadżet. Tak, i ja takim gadżetem, który się chyba najbardziej czaję, to jest takie obramowanie do obiektywu, na przykład z kształtem głowy kota albo misia. Nie widziałam tego. Które mają zamiast główki lusterko, przez co możemy zrobić sobie selfie, widząc się w lusterku, więc to tak. Ale trzeba się pokazać. Znaczy, jest, wiecie, jest mnóstwo też, czy jakieś silikonowe obudowy, dodatkowe jakieś urozmaicenia sznureczków. Wiadomo, Japonia no, ma ten swój taki dodatkowy kolor. Tak, swój czar, który no, urozmaica takie gadżety totalnymi pierdłkami, ale które cieszą oko, więc dla mnie to jest dodatkowy, bardzo duży plus. Kolejnym plusem, minusem tego aparatu jest cena wkładów. Bo z jednej strony są drogie, faktycznie, bo za 10 wkładów zapłacimy około 40 zł.
No to... Zależy jaka aukcja, myślę, że czasami można złapać je taniej, ale tak. To jest taka stała cena, powiedzmy. Tak. Wiadomo, można zrobić, znaczy znaleźć promocję 2 razy 10 po 50 zł i tak dalej. Tak czy siak nie zmienia to faktu, że jest to droga sprawa. A nie jest tak łatwo, że każde zdjęcie jest na tyle wyjątkowe, że przemyślisz. Chciałam powiedzieć, że dlatego to jest plus minus. Aha. Z drugiej strony, no nie będziesz kupować tych układów po prostu setki, żeby właśnie zrobić to idealne zdjęcie, tylko będziesz szanował te wkłady do tego stopnia, że nie będziesz chciał powtarzać tego zdjęcia, bo to jest jedno wyjątkowe, więc plus minus. Mm-hmm. Drogo, tanio. A właśnie, cena samego aparatu. Tak, moim zdaniem cena jest minusem, więc myślę, że możemy już powoli przechodzić do minusów, bo no plusy, jak sami widzicie, wygląd, sam fan użytkowania tego produktu i rozbudowania tego gadżetu. Z minusów, moim zdaniem, to jest cena aparatu. Dla niektórych to mało, dla niektórych to dużo, wiadomo. Kwestia tego, jaki mamy portfel, jak bardzo wypchany. Mój Instax razem z pierwszym wkładem, czyli 10 zdjęciami, które mogłam od razu już wykorzystać, to było około 315 zł. Ja kupiłam swój na Allegro. Mhm. No, ja swój dostałam. Mhm. Ale z tego, co oczywiście się próbowałam zorientować przed filmem, żeby wiedzieć, jaka była cena, to jest około 260-270 zł, więc no te kilkadziesiąt złotych taniej niż 8, ponieważ to są już zdecydowanie mniej dostępne. Myślę, że kolejnym minusem jest właśnie delikatność tego aparatu. No ja niestety zdarzyło mi się, że moja znajoma, bawiąc się tym aparatem, upuściła go z niewielkiej wysokości, bo tak naprawdę no, z wysokości mniej więcej fotela, na którym siedziała, na podłogę, która była miękka, a był tam dywan. Niestety część od baterii, tutaj ta klapeczka przytrzymująca baterię, odpadła i teraz trzymam ją na plastry albo na jakiś klej. Wszystko się trzyma, jasne, ale no, troszkę się zdenerwowałam, że taki delikatny upadek spowodował, że już coś odpadło. No nie po to płacę tyle pieniędzy za gadżet, żeby tak szybko się psuł. Ja też nie jestem osobą, która jakoś super mocno dba o rzeczy, bo no, jestem niezdarą i często coś mi wypada z rąk, upuszczam, zapomnę, że gdzieś leży. To już koniecznie musisz sobie kupić jakieś ubranko. Tak, no zatem no, myślę, że po to są te ubranka dla takich osób jak ja, żeby zadbać trochę o taki gadżecik. Okej, ale jeszcze to, co jest fajne, to dodatkowe wykorzystanie, czy dodatkowe. Po prostu jeszcze bardziej podkreślenie wykorzystania tego, czym jest Instax. Czyli bardziej jego ostateczna forma, moim zdaniem rewelacyjnie nadaje się do tego, żeby na jakiejś imprezie tematycznej, nie wiem, urodziny, czy to może być nawet ślub, stworzyć takie miejsce, które nazywałoby się fotobudką, tak. W której goście mogliby sobie robić takie zdjęcie i zachować je na pamiątkę. W ogóle to jest tak niesamowite, jak ludzie, wiecie, w XXI wiek, każdy ma aparat w telefonie, miliard pewnie selfie każdy robi dziennie, bo takich znajomych też nie mamy. Ale w momencie, kiedy pojawia się takie cudo na imprezie, to jak ludzie reagują na to, jak cieszą się z tego, że wyjdzie zdjęcie prawdziwe, nie w telefonie, to jest niesamowite. A reakcja operatora? To samo. Tak, w moim ostatnim vlogu. Tak, zerknijcie sobie na vloga. Tak. No tak czy siak, jest to zabawka, której ludzie zazdroszczą, bo o której nie słyszą, a nagle jak ją widzą i... Takie ooo! Taki ba, co to jest zabawka? Taki mały piesek, szczeniaczek, tak, tak. Cieszy oko i cieszy w ogóle właściciela. Mimo tych minusów, o których wspomniałyśmy, ja uważam, że to jest rewelacyjna opcja na prezent dla kogoś. Ja też tak uważam. Bo to jest rzecz, na którą ciężko z czasem zebrać się samemu, żeby kupić. A naprawdę fajnie jest go mieć, po prostu. Fajnie móc po niego sięgnąć. Ja jestem osobą, która robi wideo z Instaxem, naprawdę. Zabieram go na jakieś wycieczki i no, zdecydowanie jest... więcej niż ja na pewno, Karola, korzystam. U mnie jest, no, jest dość często używany i teraz tak trochę właśnie nie wyobrażam sobie życia bez niego. Czasem nawet wolę zrobić sobie zdjęcie Instaxem, a potem zrobić zdjęcia. Bo uważam, że właśnie. No ma swój klimat, to jest... ta ramka, to wszystko wygląda super. Tak, w ogóle są super też naklejki do ozdabiania samych już zdjęć. Jakieś kolorowe naklejki do. Specjalne te albumy. Tak, na. Wiecie, to jest po prostu jedna wielka subkultura Instaxa. Ja myślę, że to, co o Instaxie powinniście wiedzieć, to już się od nas dowiedzieliście. A gdybyście mieli jakieś pytania, no to koniecznie napiszcie w komentarzach albo w wiadomości prywatnej. Tak. Podsumowując, naszym zdaniem Instax jest warty swojej ceny, godny polecenia i obie nie wyobrażamy sobie bez niego teraz życia. Super gadżet, polecamy. Tak.
Dokładnie. To co? Żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Kciuki w górę. Nowe subskrypcje. Pa. I czekamy. Tu czekamy.